Dzień dobry. To, co powiem dzisiaj, będzie trochę kontynuacją tego, co mówiłem wczoraj o tym, że bardzo często nadużywamy słowa prześladowanie w Kościele. Ale zanim o temacie, to chciałem powiedzieć, że jestem dzisiaj pod wejściem 21. Przyszedłem tutaj dlatego, że właśnie dzisiaj, to znaczy wczoraj, sołtys Jastrzębiej Góry ogłosił, że to wejście będzie wyremontowane. To jest jedno z najgorszych wejść na klif, ale może nie najgorszych, najtrudniejszych, ale ja je bardzo lubię, bo tu pierwszy raz tutaj właśnie zszedłem nad morze tym wejściem. Ale dobra, dość tych historycznych wątków. Dzisiaj Ewangelia dzisiejsza kończy się takim zdaniem, że Pan Jezus mówi, kto mnie przyjmuje, was przyjmuje, a kto mną gardzi, ten kto was przyjmuje, ten mnie przyjmuje, a kto wami gardzi, ten mną gardzi. To jest jedno z takich zdań, które znowu bardzo często jest przez nas wierzących wykorzystywane do tego, żeby przede wszystkim dosolić tym, którzy się z nami nie zgadzają, i wyciągamy taką wielką armatę i mówimy, że skoro przyjmujesz tego, co do ciebie mówię, to to nie przyjmujesz Pana Jezusa. Tylko że wydaje mi się, jestem o tym przekonany, że my musimy się nauczyć czytać Ewangelię w całości. A Ewangelia w całości jest taka, że ona pokazuje Pana Jezusa, który zrobił wszystko, co możliwe po ludzku, łącznie z tym, że umarł, żeby człowieka przekonać do miłości, którą jest Bóg. A my bardzo często przychodzimy z jakimiś połajankami moralnymi. Ludzie nas nie przyjmują, bo to jest oczywiste, że nikt z nas nie lubi, kiedy się mu mówi, źle żyjesz, to budzi bunt. I my wtedy, odnosząc porażkę, mówimy, odrzucasz Pana Jezusa, odrzucasz Boga. Niektórzy dodają wręcz, pójdziesz do piekła. Uważam to za duże nieporozumienie i tak być nie może. Ja mam zrobić wszystko, żeby ten człowiek był przekonany do Pana Jezusa. I dopiero wtedy mogę mówić o jakimś wielkim odrzuceniu Boga przez tego człowieka. Zimno jest strasznie, mówię wam. Ale przyszedłem tutaj dzisiaj dlatego, że jest maj. 11 maja i pada śnieg. Ta prawidłowość o tym, że bardzo często mówimy w autorytecie, że ktoś odrzuca Boga, jest do zastosowania też w innych dziedzinach naszego życia. Ktoś jest szefem, ktoś czuje się odrzucony i wtedy wciąga wielkie argumenty po to, żeby tak naprawdę zgnoić tego, który nie potrafi przyjąć z różnych powodów tego, co chcesz mu zaoferować. A więc kontynuując wczorajszy dzień, warto się mocno zastanowić, zanim komuś powiemy, albo w sobie powiemy o kimś drugim, że ten ktoś odrzucał Boga, bo odrzucił mnie. Może to ja za mało zrobiłem, żeby tego człowieka przekonać do tego, co chcę mu pokazać, a nie, to nie jest kwestia tego, że on odrzuca Boga. Chyba przestaje mnie widać, być widać, bo rzeczywiście pada mocno. Życzę wam dobrego dnia. Mam nadzieję, że wasz dzień dzisiaj będzie bardzo, bardzo słoneczny. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Trzymajcie się.